Dzisiaj przygotowałem dwa modele kartonowe. To jest model kartonowy półśnieżny 411 S83. Model kartonowy, tak zwany pudełkowy zwykły. To samo tutaj. SP42 stonka. SP42014, to zwana stonka. Model kartonowy bez silnika, bez napędu. Ten powinien być bez napędu, ale ten ma akurat napęd, bo jak robiłem go, to nie wiedziałem, że te pługi śnieżne są na bazie EU07, ale są bez napędu, bez silnika. One są pchane przez tak zwaną stonkę. Jak śnieg odśnieżają z torów. A ja go zrobiłem na bazie gumkowca. Tu jest BN150 w środku. Jest tylko ścięty dach, zostało nałożone tak, żeby potem napęd gumkowy, żeby mógł potem gumki ściągać, wymieniać, to po prostu obudowę ściągam. Mamy koła, które jeżdżą gumkowca, a tu są koła, które są na stałe przyklejone. One są, mają, te koła mają wycięte te płozy, żeby one po prostu nie haczyły. A na dole sobie przygotowałem dwa radzieckie pociągi, czyli dwie radzieckie lokomotywy M62 i TM18D, też model kartonowy na podwoziu MDSD40. Też podwozie użyłem właśnie takiego amerykańskiego mechano i tekturą karton. Model kartonowy jest trochę za długi, powiem, ale mogłem dać go Danielowi do skrócenia, ale nie wiedziałem, że tak można zrobić wtedy, ale zrobiłem jak miałem i jestem 18D. Dobra, oto lecimy z koksem.
dla cierpliwości, w ogóle karbinka strzeliła. Karbinka wymienić. Ale to jest chodzi. Gumka mi strzeliła. Gumka mi strzeliła w gumkowcu. Strzeliła mi gumka w gumkowcu. Musiałem szybko wymienić, dlatego dałem tabletę na chwilę. Ale gumek mam tyle, że teraz tarczę. Chińczyka kupiłem po 2,50 jedna paczuszka. To mam przepiękny model. No to musiał tą drugą też chyba wymienić. Proszę bardzo, dwa modele kartonowe, Stonka i Półśnieżny 411S. Proszę bardzo, jeszcze na dole polecimy. Tutaj to tak mało co pokazuję, filmiki
Tutaj jest tylko jedno i to samo cały czas. Tutaj taboru w ogóle nie zmieniam, ale bawię się codziennie. Ale bawię się codziennie, prawda? Tutaj się bawię codziennie po obiedzie. Zjem sobie przez pracę. To się bawię. Na każdej makiecie. Nagram sobie na przykład film po obiedzie, a potem się bawię z godzinę, dwie godziny na wszystkich trzech makietach. Na wszystkich trzech makietach. Przepiękny zestaw. Puch śnieżny ze stonką, model kartonowy, oba zwykłe pudełkowe. No, to już koniec nagrywania. Jeszcze sobie wypiję kawę. Spokojnie i się jeszcze pobawię tym tamborem, co mam teraz tutaj na makietach.